turek.net.pl. Relacja. Szanowna dyrekcjo, mili goście. Szanowni nauczyciele, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Spotykamy się dziś na długo wyczekiwanym balu studniówkowym. Nadszedł czas, by zdać sobie sprawę, że zbliża się koniec pewnego etapu naszego życia. Czas wkroczyć w dorosłość, bo do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych pragnął zdobyczy. Liceum dało nam wiele. Obszerną wiedzę, nowe przyjaźnie i piękne wspomnienia, które będziemy przywoływać z nostalgią. Zapomnijmy o tym, co było złe, bo nauki korzenie są gorzkie, ale owoce słodkie. Już niedługo nadejdzie moment, by udowodnić, iż dobrze spodczytkowaliśmy oferowany nam czas. Chcieliśmy z tego miejsca podziękować dyrekcji, nauczycielom, którzy oddali nam całą swoją wiedzę, pragnąc napełnić nią nasze młode i szalone umysły. Dziękujemy za wsparcie, cierpliwość w przygotowaniu nas do najważniejszego egzaminu w naszym życiu. To wsparcie, jak i każde słowo krytyki, motywowały nas do wytrwałej pracy. Dziękujemy również wszystkim pracownikom naszej szkoły, dzięki którym była ona miejscem zadbanym i przyjemnym. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy czuwają, by egzamin maturalny odbył się bez zbędnych zakłóceń. Szczególnie dziękujemy pani Barbarze Zańko i pani Katarzynie Małachowskiej za wytrwałość, cierpliwość, poświęcony czas i ogromny wkład w pracy w przygotowaniu niepowtarzalnego poloneza. Dziękujemy wszystkim za troskę, jaką zostaliśmy obdarzeni w murach naszej szkoły. Motywację, która zagrzewała nas do walki o coraz lepsze wyniki. Dzięki temu wiemy, że jesteśmy w stanie wiele osiągnąć poprzez wytrwałość w dążeniu do celu. Dziękując, nie należy zapomnieć o organizatorach studniówki, naszych kochanych rodzicach, bez których dzisiejszy wieczór nie mógłby się odbyć. Kochani, pragniemy was pocieszyć. Zostało nam nie 100, a 108 dni do matury. Bawmy się więc dziś, jak gdyby kończyć miał się świat, bo przecież studniówka udana, matura zdana. Pamiętajmy jednak, iż jesteśmy uczniami liceum ze stuletnią tradycją i sprostajmy oczekiwaniom, które są przed nami stawiane. Bawmy się kulturalnie, bo od poniedziałku trzeba wziąć się do prawdziwie ciężkiej pracy na tej ostatniej prostej, by móc potem bez wstydu i obawy spojrzeć w oczy rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim nie zawieść samych siebie i bez przeszkód osiągnąć to, co zamierzaliśmy w najśmielszych marzeniach. Przetańczmy dziś całą noc, bo żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Czas na magiczny początek. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
rzeczywiście fantastycznego widowiska. Atmosfera, która się udzieliła nam wszystkim i te cudowne kreacje, i ten cudowny polonez, i te cudowne dzieciaki, ja myślę, że na długo pozostaną w naszej pamięci. Bardzo Wam dziękujemy za takie cudne przeżycie, takie cudne doznanie. Jeszcze raz dziękujemy Pani Barbarze Zańko, Pani Kasi Małachowskiej za wielką Turek.net.pl, Twoje źródło informacji.